był ty może w Białymstoku, a? No nie był, no kiedyś był, zrobił, no. To teraz jest i będzie testował. Słuchajcie, witam was serdecznie z Białegostoku dzisiaj. Test kuchni podlaskiej. Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Ale nie będziemy sami, mamy rodowitego podlasianina, można tak powiedzieć. Białostoczanina. Białostoczanina, podlasianina ze sobą. Gościa, który nas tu oprowadzi po tych kuchniach. Pokaże nam, z czym się je na Podlasiu, co się je na Podlasiu, jak się je na Podlasiu, jak to wszystko wygląda. Z nami aktualnie jeszcze mistrz Polski Strongman, czyli Marek Czajkowski. Witam cię serdecznie. Cześć chłopaki, siemanko. No i co, jako że jesteśmy na Podlasiu, to nie mogłoby zabraknąć ducha puszczy. O. Proszę bardzo. No jakaś podlaska taka... gościnność, dzięki, proszę ale bardzo. Ale to jest taki inny kolor, ostatnio tak, to jest ciemne. To jest taki na mleczku. To jest na mleczku? No, to jest petarda. Także... Czy to mleko nie aby jest kozy? Nie, ale jak chłopaki nie będą dostępni na internecie przez tydzień, to znaczy, że spróbowali. Znaczy, że działa. Znaczy, że działa. No i co? Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do podlaskiego zapiecka. Taka regionalna knajpa, można spróbować kartaczy, babka ziemniaczana, no właśnie, placki ziemniaczane. Co u was je się na Podlasiu? To co wszędzie. Tyle, co jest że takie mamy... tradycyjne? No kartacze myślę, że. Kartacze, babka ziemniaczana, to no, chyba takie dwie. Idziemy typowo w kuchnię Podlasku. Ziemniory. Czyli twój przyjechali do Białegostoka, zapraszamy. Ale wy się nie obrażacie, jakby tak gwaru nie, mówi, znaczy, nie? Słuchaj. U nas mówi, tu też jest gwara, też się mówi gwaru, niewiele osób ktoś, o tym jak ktoś jest zakompleksiony. Ja nie jestem Głowicz, a nie mówię gwaru. A ja jestem krzyżokiem prawdziwym, bo ja wiem po polsku. U nas się mówi, na nas się mówi krzyżoki. Nie wiem, czy wiesz. Pasioki. Krzyżoki. Pasioki. On jest ze wsi, z Podłowicza i to Głowno to nie... Pasioki Głowno, też się do nas mówi, no jak ale na nas się mówi krzyżoki, dlatego że było księstwo łowickie. Pasioki też, ale pasiokiem... Pasiokami też, ty też jesteś pasiok. Tak nie, naprawdę. Nie. Ja jestem głowiniaty. Słuchajcie, jak ktoś ma kompleksy, to się obraża, a jakaś tam gwara jest swoja, także trzeba być z tego dumnym. Trzeba być dumny ze swojego regionu. Nie się obrażać, tak jak powiedziałeś. No. Prosta sprawa. Także co, lecimy. Słuchajcie, Krzysztof wyruszył do Wychodka, zostaliśmy sami. Tak ja mam taką propozycję, żebyś to ty nam wybrał, to ty nam zamówił, tak jak się u was je, to co jest najlepsze, to co jest najsmaczniejsze. Samogon na stój. I to z czym się kojarzy ten nasz Białystok. O tym się nie mówi, nasza Polska piękna jest podzielona na piękne regiony. Inaczej jedzą Kaszubi troszeczkę, inaczej jedzą Ślązacy, inaczej jedzą Podlasianie, inaczej się troszkę je w centrum, tak mówisz się, różnie od ciebie, o tym się nie mówi. My też nie jesteśmy żadnymi ekspertami kulinarnymi, żeby się nie myśleli, ale wieprzamy na co dzień, wpieprzamy dużo, więc z racji tego, że lubimy żreć, wstrzymuje się tych kalorii, jadło, tak, on się jadło uznań. Bardzo dużo, więc... Mniej się spalało. Więc tak, mniej się spalało, więc siłą rzeczy człowiek doświadczenie nabył. Kiszka, babka, bigos. Wiesz co chodzi? To jest taka deska, że se spróbujesz. To jest dobre. To jest dobre. A co to jest ta kiszka? To jest taka. No, ziemniaków taki. To nie jest kiszka. Mówisz jeszcze raz, to proponujesz? Ja myślę, że deskę różności. Co to będzie? To będzie kilka różnych takich regionalnych potraw, których będzie można spróbować. Na Podlasiu trzeba jeść dużo. Zobaczcie, weszliśmy tutaj na przykład już knajpa na środku rynku, no nie? No już ceny w centrum. Są. No tu, niestety, no razy trzy. Tam zjadłbyś trzy rosoły, ale wiesz, tu jest. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w centrum, inaczej kosztuje czynsz dla właściciela, inaczej kosztuje utrzymanie lokalu w centrum, więc też no, nie możemy mieć pretensji, że ceny są tutaj wyższe niż w barze mleczny, bo to jest normalne. No zgadza się. Tam frytki były 5,50, to są też 13. Nie? No inne koszty. Dobra, i tak to co, dobierzemy tak jak mówiłem wam, tamto to jest taka restauracja, żeby sobie na co dzień zjeść, tak. Tutaj bardziej przychodzisz. Nie tak codziennie. No, posiedzieć i wypić wodę. No dobra, co, to co? To deskę różności tak, mówisz? Deskę różności. Pierogi też będą? No to jeżeli chcecie pierogi, to dodatkowo trzeba. Będą dwa kartacze, trzy pyzy, kiszka ziemniaczana. Tak, babka ziemniaczana, bigosik, surówka. Same kartofle, czyli ale czujesz, no, ale kartacze są z mięsem. Nie, no bierzemy deskę, no, no oczywiście. Coś takiego wiesz, regionalnego jeszcze. No to kartacze, no pyzy. No to wszystko jest w tej desce. Dwa kartacze, trzy pyzy. No słuchaj, zostawmy tą deskę, po co kombinować. Ta deska jest... Super. Wszystko jest na nim. Wszystko. Zostawmy tą deskę, bo i tak się nie będziemy się... Kwas chlebowy, nie. Kwas chlebowy, to jest kwas chlebowy. A pod piwek? A pod piwek to takie... Ale to jest z alkoholem, nie, czy nie? Nie, piwku? Nie, no to nie jest z alkoholu. To drożdże. Kwas chlebowy piłem, mi smakował. Kiedyś ale pod piwek, pamiętam, zawsze robiła moja mama. Na pewno to musi postać, chyba z tydzień tam drożdże, wiesz, no. Jakoś tam rosną. I... Ale to nie ma alkoholu. Nie, to nie ma alkoholu. Także spróbujecie sobie. Z czego dokładnie to jest, to wstyd powiedzieć, ale nie wiem. Wódki nie ma lokalnej. A nie, są napitki. Są napitki lokalne jakieś na pewno. Co to jest słońce nad ratuszem? No to trzeba czytać. Powiedz, ale to nie jest. Ja się spodziewałem, że tu będzie, nie wiem, bimbertaki. To zaczynamy od podpiwka. Piwek z Podlasia. No. A macie jakieś regionalne? Troszkę jak piwko pachnie, takie ciemne. No to żub. Żub, a no tak, zawsze żub. Żub nas witał, jak jechaliśmy. No, kurwa, też głupie pytanie. Może zrobić podróż. Siejemy ferment w puszczy. Dobra, siej ten ferment. To co? Nie, ładnie pachnie. Zdrowie. Zdrowie, tak jest. Wiesz co, tak... Kurwa, smakuje,
smakuje jak taki czerstwa skórka od chleba. Dać nie mój smak, powiem ci bardziej. Nie? Czerstwa skórka od chleba. No i tak. Pierwsze co wjechaliśmy do Białegostoku, to piękne kobiety, to nas urzekło, ale pod piwka byśmy nie pili raczej. To też jest taki podpiwek z butelki. Ale powiedz mi, to jest podpiwek. No dobra, ale to do czego to się pije? No co, do obiadu, czy jak to było? Do obiadu, nie, czy to jest jako napój? Jako napój taki w trakcie pracy, gdzieś takie orzeźwiający. Właśnie, to, słuchaj, to kiedyś na pewno pili w trakcie pracy na polu i tak dalej. Drożdże to nie trzeba było dużo, wiesz, rzeczy do przygotowania tego. No i nie mój smak. Mój też nie, to tak. Ja też nie zrobię. Ale to też jest, to jest średni ten podpiwek, to jest taki podpiwek z butelki. I kiedyś jak będziecie, to taki podpiwek jak moja mama zrobi albo tato, to jest prawdziwy podpiwek. Ale jest słodszy, czy też taki z goryczą? Nie jest właśnie, jest słodszy. Ale ten jest taki z goryczą. Ale faktycznie do was pije tak na co dzień? Nie, to jest bardziej tak, kwasle. Ten jest słodki. Inny smak. Słodki. No, to jest fajne. To jest fajne. Tylko szklanka jeszcze czuć tym podpitkiem. No. Podpiwkiem. Nie podpitkiem. Zawsze podpitkiem, ja jeżdżę morsować, to jak jeździmy na saunę fińską, saunę morsowanie, to ja zawsze kwas skrębowy litewski ze sobą. To też jest zdrowe, nie? Tak, no sauna z morsowaniem jak najbardziej. Kwas jest dobry. Spróbuj tego podpiwka. Dla mnie to jak taka stara skórka od chleba. Słuchajcie. Mi to takie wygazowane. Jak dla mnie karmi. Dla mnie wygazowane karmi. Słuchajcie. Jak karmi to bardziej to smak. Nie. Mi się karmi kojarzy. To tak samo jak ze schabowym. To tak samo jest pod piwkiem. Zależy gdzie zrobiony, kto zrobił i jak. To z butelki, to wiecie, to nie jest taki... Karmi. Nie, karmi jest słodsze. A nie czujesz w tym podpiwku takiej tej spalonej skórki od chleba? Gorycz. A czy moglibyśmy prosić 3 kieliszki? Ty, ale jak? Normalnie spod stołu, tutaj jest chłopie. Jesteś na Podlasiu. Znaczy wy wypijecie, ja kieruję, także... No tak, Krzychu dostał całą butelkę do domu, więc... Do towarzystwa ja tutaj... Ja w domu nie umieszkam spróbować. Marek był u mnie na weselu, proszę Państwa. Krzysztof to jest jedyna osoba, która nakłoniła Marka do spożycia. Bo ty piłeś ile razy w swoim życiu alkohol? Nie, znaczy... Ja, jak jestem na weselu, to zawsze kieliszek wypiję, że zdrowy. Ale jeden. Ale nigdy mi się nie kręciło do alkoholu w głowie. Ale a u mnie się trochę już czuło. Nie. Bo no właśnie, za to powiem ci w lewo widziałem. Nie było tak źle. Nigdy mi się do alkoholu w głowie nie kręciło. Ale u mnie na weselu byłeś, widziałeś jak łowicka gościnność wygląda. Tak jest. Musisz pić, bo inaczej to... Łowickie wesele podchodzi pod Podlaskiem. Pij. Jesteś czy nie jesteś? Jesteś czy nie ma, no. Jesteś czy nie. Jesteś czy nie jesteś? Jesteś. No to idzie. I ogień. To tutaj nie trzeba, bo wodzile ja na wesele wodzile. Ja. To ja się spodziewałem, że mi jakąś fakturę przywiezie ogólnie, no bo tam dwóch, dwa stoły zabawiał. Tak naprawdę to było dwóch wodzile. Dwóch było jeszcze jeden, który byłeś? No, DJ i wodzile. A, to zespół by. Czyli jednak ci trochę szumiało. Może być. Dobra, to co? Jako, że jesteśmy na Podlasiu. Trochę tak z podstawą, nieelegancko, ale z podstawą. Mam nadzieję, że nam tutaj właściwie restauracje zobaczą, dzisiaj gościnnie tutaj u was. Krzyżow, twoje zdrowie. Zdrowie tych, co nie piją, a śpiewają. O. No ty się tak krzywisz po tym alkoholu tam. Ja nie wiem. Guczy, żeś prychał, krychał. Jak likier. Kasłał. I nie wchodzi tak. To bardzo dobre. Ja mówię ogólnie o alkoholu, że dobre, ja, ale mi nie że ja nie lubię smaku. Bardzo dobre, ale niestety mi nie wchodzi. No dobrze, ale... To ma działać nie smakować. Zgadzam się, ale... Smakować też ma. Smakować. Ile procent to oceniasz? Smakowo? Nie, na procent. Ile procent? Mocy. Ile mocy? Ile mocy? Poczekaj. Kurde, moim zdaniem... Więcej niż wódka czy mniej? Moim zdaniem mniej. Ma 50, to oceniasz... To ma 50? Tak. No to nie czuć tych procentów w ogóle. No jak że... chciał upić kobitę, to jest słodkie, tego nie czuć. 3 kieliszki. Ja nie czuć się o swoim upijać, bo moja alkohol jeszcze bardziej jest nerwowa. Okay. Czyli wolą... mogłoby być awantura. Mogłoby być awantura. Tak. Przynajmniej mi się tak wydaje, że mam takie strunki wysoko procentowane. Ja w tym akurat nie gustuję gdzieś tam, nie piję tego dużo. Ale tak jeżeli mam doprowadzić do normalnej wódki, to wolałbym topić, bo takie jest delikatniejsze dużo, nie? Myślę, że no jest... Jest słodkie. Słodkie, no. Słodkie. A działanie jest, nie jest słabsze. Tak? Słuchaj, ogólnie jak znasz kogoś, kto ma ducha puszczy, to ci daje taką kartkę, gdzie masz 150 smaków. Aha. I sobie wybierasz. No. U was to jest trochę jak z dealerami, kurde. Tak trochę to działa. Trochę mniej są ścigani, ale słuchaj, to jest taka regionalna tradycja. Też, ale wiecie, to tak. Ja mam... Słuchajcie, na Podlasiu są takie miejscowości, że jak nie pędzisz, to jesteś podejrzany. Ja wam to się powiem. U nas co roku niestety coraz w mniejszej skali odbywa się księżackie właśnie jadło. Tak jak wam powiedziałem, że do nas się mówi księżoki, to jest taka u nas tradycja, odbywa się księżackie jadło i wszystkie panie z okolicznych, jak to się nazywa, nie straży, tylko
przy straży zawsze, koła gospodyń wiejskich. Zjeżdżałem się panie z kół gospodyń wiejskich, no i tak, ty możesz sobie dokupić koszankę, jakąś pierogi, masz chleby z marcem. I słuchajcie, zakazali właśnie tym paniom sprzedaży tego bimbru. I to też moim zdaniem to jest cios trochę poniżej pasa, no bo to gdzieś się też jest, kojarzy z naszym regionem, z naszą kulturą. U nas też w Łowiczu, że tak powiem, bimber nie jest nam obcy. Słuchajcie, każde wesele w Polsce, słabo, gdzie jest stół wiejski, jest flacha bimbru. A skąd ten bimber? W sklepie kupiony? To jest tak, jak nie jakbyś, nie wiem, we Francji zakazał spożywania wina, tak? Prawnie no, wydaje mi się, że to jest tak, że możesz pędzić, no, ale na swój użytek. Tak. Ale mi chodzi o tą imprezę, no i kwestia, ile pijesz, czy 5000 litrów, tak, czy 5. Ale mi chodzi, słuchajcie, o tą imprezę, że stricte na tej imprezie jest zakaz sprzedawania przez te koła gospodyń wiejskich, co moim zdaniem jest dużym błędem, no bo to jest też wyrób regionalny. Ale to tak, jest postrzypek w Zakopane, rzemieślnicy, tak. No, ale i regionalny ten bimber też jest gdzieś tam związany z naszą tradycją. To jak ostatnio byłem na nagrywkach u Zdrynasa Sawickasa, to tam też takie litewskie podobne jadło, tak, kartacze były, no i tam powiem wam, że te kartacze u niego, a te kartacze, jakie robi na przykład moja mama, no to dwa różne niestety, kartacze. Ale dwa różne kartacze. Nie uda się do tego, to tak samo z tymi podpiwkami. Spróbowałem tego podpiwka i jest ten smak taki, że tak powiem, z dzieciństwa, gdzie to się piło, ale to nie jest to samo. Także następnym razem będzie w domu podpiwek. To co? Kartacze, pyski, kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana. A to co to jest? Częstujcie się. To jest kiszka ziemniaczana. A to może to też ziemniaki, a to? Tak, to też ziemniaki. A to? To jest babka ziemniaczana, też ziemniaki. A to placki ziemniaczane. Gosik. A to placki ziemniaczane. Dobra, to ja zacznę sobie od placuszka. Częstujcie się. Tak, od placuszka sobie. Zacznijmy wszystko może. Jako przystaweczka. Kosik jest, poczekaj, sprawdzimy jaki jest kosik. Kikowy jakiś. Połochamy najpierw. Grzybowy. Ja to na skrubunek. Spróbujcie. Ja muszę poczekać na podkładkę jakąś pod stół. To jest sos grzybowy? Tak. Grzybowo-czosnkowy chyba. Powiem ci, że my lepsze placy ziemniaczane, gdy go już jadłem. Słuchajcie, w domu ja to zawsze jadłem z cukrem. Czyli na ciepłe placuszki, cukier, smak 10. Są też odmiany ludzi, zaraz się znajdą w komentarzach, którzy jedzą to z ketchupem. Ja osobiście tak... Ja osobiście taki nie znam, na Podlasiu wszyscy za dzieciaka jedli to z cukrem. U nas cukier też się jadł, ale ja mówię, znam dużo ludzi, którzy jedzą właśnie z ketchupem na leśniki. Ja nie leśniki, placki ziemniaczane. Z 15 lat jadłem placków. Nie lubisz? Lubię, ale no nie jadłem. No. A jak to jesz? Nie wiem, że to często robi właśnie z gulaszem, albo tak jak właśnie powiedzieliście, cukrem sobie posypę i hapnę, nie? Dobra. Ja teraz bym spróbował kartacza. To jest kiełbasa zwykła, czy to nie, też? Nie, to jest kiszka ziemniaczana. To też ziemniowe są. Tak. Wszystko jest ziemniowe. Gdzie jest twój dzień? A to? Jest dzień ziemniaka. A to? Pyza jakaś? Tak, to pyza. Też ziemniaczana. Też ziemniaczana? Tak, to pyza. A to dobre pyza. Do kartacza niezbędna jest. Zależy od regionu Polski. Nieraz skwara, a nieraz omasta. Zależy jak to. Zależy to. A do tych też skwara, Marek? Do pyzy? Też skwara. To jest skwara, musi być. Kartacz bez pyzy to jest tak, jakbyś. Kartacz bez skwary. Bez skwary, bez cebuli to jest jakbyś, nie wiem. Ja poproszę też skwarę. Musi być. Jak tak mówisz, tak ma być, to tak ma być. Tak ma być. Skwara obowiązkowa. Kartacz się wysoko. U was się ten kartacz rozpada, nie? U nas jest to taka bardziej konsystencja jakby... To też jest kwestia, kto go zrobi i jak go zrobi. Znaczy ja znam takie kartacze, przynajmniej u mnie się robiło takie, że... Powinny się trzymać... jak ludzka, ten się rozpada, nie? Ten powinny się trzymać w całości. No i pyza też ma się powinna trzymać. Tak. Jak się przedziawie... Ogólnie... Słuchajcie, no chcemy być OM, tak. A normalnie to się powinno zjeść tak. Tak. I ty, ja bym w ogóle był za to, żebyśmy tak jedli, a nie... I teraz takie pyzy, wiecie kiedy są najlepsze dla mnie? Jak już obstygnął, jest następny dzień, kroisz je na plasterki, na pewelnię z masełkiem. I odsmażasz. Tak jest. To jest kwestia knajpy. Na pewno jakbyś... No. A co u nas w kartarze? U nas, słuchaj, pod Łowiczem, jest taka miejscowość Nieborów, to jest... Ja nie jestem z Łowicza, tylko z Podłowicza, z Wiochy. I u nas powstała właśnie taka knajpa, gdzie dużo dań robi się z gęsiny. Kiedyś tam zrobimy też odcinek. Te kartacze u nas, te kartacze u nas podawane są z gęsiną, jest całkowita taka jednolita konsystencja. Tu jak rozkrajasz widelcem, to on się, widzisz, rozpada. To mięso jest takie mocno zbite, a u nas jest takie, że tak byś kroił sobie kluseczkę, nie? Nie mówię, że jest złe, tylko że po prostu... Rozumiem. Te bardziej... Myślę, że następny odcinek, czy tam kiedyś musi się przyjaźć i moja mama zrobi kartacze, placki ziemniaczane. O! I podpiwek zrobi mój tato. I wtedy ocenicie prawdziwe podlaskie. Ja sobie tego kartacza spróbuję. A bimber zrobi... Duch puszczy. Znaczy ja pół, Marek pół, kartacza. Proszę cię bardzo. Weź sobie. Ja się biorę za kartacza pierwszy raz. Albo ja trafiłem. Tak mało? Powiedz mi, powinno tu być dużo mięsa? Dużo, czy? Dużo. Nie, mało. Zobacz, oddałeś większość dla mnie. No ja tak trafiłem tą stronę chyba. Zobacz, bezmięsną. Większość oddałeś dla mnie.
chciał, przyjechał gość i chce być gościnny. Wydaje mi się, że nie zrobił tego celowo, bo by ci mięso nie oddał. Z tego co wiem, to lubi mięso, także... Lubi. Ja. Ale za produktami mlecznymi nie przepada. Dobra, ja. Co jeszcze nam zostało? To jest najlepsza. To jest, Mareczku, co? Kiszka ziemniaczana. Kiszka ziemniaczana. Nadziewamy. Też. Pyza lepsza. I to dużo lepsza. To jest taki fatal. Też tak myślę, też tak zawsze mówiłem. Powiedziałbyś inny ten ziemniak jest. W tej bluzie. Marek, bo powiedziałbyś, że jest taki chaos zrobiony dokładnie, tylko co, ziemniak. A co wziąłeś? Ziemniak, ziemniak, opiekany ziemniak z tego, co mi się wydaje. A to, Mareczku, powiedz mi, co to jest? To jest babka ziemniaczana. O, to jest też smak dzieciństwa, moja mama zawsze robiła babkę, czyli to są to ziemniaki. Z czym to powinien ziemniaki w środku szyneczka i upieczone w piekarniku. Tak, i to z czym? Z jakimś sosikiem? Czy... To ja zawsze jadę fajne. Sam, ale możesz sobie spróbować. Jakieś... Ziemniak z szynką, bardzo ładnie pachnie, słuchajcie, wygląda jak baton, zapach bardzo ładny. Babkę ziemniaczaną. Dobra. Tak, i babka ziemniaczana ma jeden plus, że jak zrobisz całą blachę, nie zjesz wszystkiego, to później jak ona zastygnie, tak samo. Kroisz sobie w kawałeczki. No. Kroisz w kawałeczki. Wręczysz, to będę zjesz. Proszę cię bardzo. Dziękuję uprzejmie. Kroisz w kawałeczki i znów sobie następnego dnia możesz to odsmażyć. Fajnie, taka przypieczona jest, nie? Ale bardzo dobra, wiesz, bardzo dobrze pachnie, ładnie pachnie, bardzo dobrze smakuje. Z ziemniaczkiem pachnie. Z szyneczką. To jest dobre. A próbowałeś pyza? Pół pyzy dla ciebie. Ja już pyza jadłem, ale mi, jak tak powiedziałem, mi pyza smakuje, że ciesz się, że się dzielę. Doceniam. Doceniam, choć się nie spodziewałem. Myślałem, że mi to zarzucisz, kurwa. To już miłość? To już miłość? Ale jeszcze chyba nie. Miał mi nałożyć i sam zaczął żreć. To już mnie i tak cud, że ci oddał. Fuf, da, nie, nie, tak go się nazywam. Fajnie, że dostałem. Dobra, próbujemy. I powiem wam, że lepsze mięso w pyzie jak w kartaczu. Lepiej niż w ogóle. Delikatniejsze. To coraz lepsze tego kartacza jest. Tak jak powiedziałeś, mięso jest inne w ogóle, nie? Mm-hmm. To chyba dzień lipę zrobiło, jeżeli chodzi o kartacza, nie? A w tej pyzie już jest dobre. Ta pyza super. I też skwareczka musi tutaj być, bo... Ja jeszcze wam powiem, nie umieszkam spróbować bigosiku. Placki ziemniaczane, które są zrobione fenomenalnie. Powiem wam. Placki i babka na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o coś się dojedliście też. Pierwszy raz im bigos z marchewką. O, też ja. Inny taki ten bigos, nie? No taki słodki, nie? Słodki, no. U nas to już inny. Ja mówię, pierwszy raz się spotkałem bigos z marchewką, nie? Ale dobry. Dobry. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do naszej tradycyjnej oceny. Jeżeli chodzi o wielkość, to ciężko mamy to ocenić, bo nie zamawialiśmy całych dań, tylko zamówiliśmy deskę, więc ja bym sobie wielkość dla sprawiedliwości odpuścił, żeby nikogo nie urazić. Średnia 5. Całkowitą średnią możemy z tego lokalu po prostu razem wyjąć. Właśnie nie, średnia wielkości, bo no, to jest deska, tak? Tylko wiesz, nie oglądają osób też, kurczę, nie? Nie pomyliłem się, koszt deski 109. Ciężko jest ocenić, ja bym nie wydawał panowie dzisiaj oceny, jeżeli chodzi o wielkość tych dań, bo... Nie zamawialiśmy kompletnie. Zamawialiśmy deskę. Jesteśmy w stanie, tym dajesz. No jesteśmy. W trzech spokojnie jesteśmy w stanie. Deską. I to czyli tutaj możemy ocenić. Dosyta. Czyli tutaj możemy też cenę wziąć pod czyli uwagę. Czyli po 33... W centrum Białegostoku. I zobaczcie, ja jestem na przykład najedzony. Skosztowałem tylko placka, pół kartacza. Zjadłem półtorej pyzy. Jem trzecią sztukę babki. I naprawdę te ziemniaki są syte. Dobra, słuchajcie, czyli co? Cena... Po 36 zł na głowę. 33. Słuchajcie, 36 zł na głowę. Cena dobrą. I najemy się dosyta we trzech, to cena jest dobra. Cena jest dobra. Bardziej, że jesteśmy w centrum Białegostoku. Dokładnie, centrum Białegostoku. Proponowałbym 9. Wysoko, bo naprawdę uczciwa cena. Wielkość? Trzech chłopów się daje. I to trzech solidnych chłopów. Myślę, że spokojnie 4 normalnych mężczyzn albo 5-6 kobiet. To też 9? Myślę, że 9. No i najtrudniejsza rzecz, czyli ten smak. Ja... Za względu tego kartacza dałbym 6. Babka ziemniaczana bardzo dobra, kartacz średni, bigos średni, kiszka dobra. Dla mnie bigos dobry. Całokształt na ja jako miejscowa osoba oceniam na 7. Krzysztof? Ja daję 6, bo pierwszy raz ten słodki bigos, który mi nie wchodzi. Kartacz trafiłem, to prawda pół, ale mięsa nie było. Pyza bardzo dobra, kiszka nie mój smak. No i generalnie wszystko związane z ziemniorami, no. Dokładnie. Więcej bym wolał mięcha w tym wszystkim niż ziemniaków. No ale wiadomo, taka tradycja, że tu musi być ziemniaków. Także ja o smaku powiem 6. Słuchajcie, ja bym tylko chciał, bo te placki świeczne genialne. Pociągnijmy całością na 6,5 i mamy zgodę. Niech będzie. Przyklepujemy. No i jeszcze dodam, że bardzo miła obsługa. No to też. To ładny wystrój, czysto. Gdzie do tego lokalu się nie wejdzie, naprawdę jest przemiło. Fajne to jest, super to jest, nie? Naprawdę, u was ludzie... Staramy się być gościnni. Tak.
miła obsługa. A teraz słuchajcie, tym bardzo miłym, przemiłym akcentem dokończymy swoje tak. jedzonko. My kończymy jeść. Zapraszamy na kolejny odcinek. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hej, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, komentarz. Słuchajcie, śledźcie nas, bo będziemy jeść w różnych regionach Polski z różnymi ciekawymi ludźmi. Otrzymaliśmy rachuneczek. O, a tu jeszcze niespodzianka. Słuchaj, za wszystko wyszło łącznie z podpiwkiem, z kwasem chlebowym, z całością 140 zł, więc myślę na... Cena zajebista. Na czterech, bo kamerzyca też... Dobrze pojadłeś, Adam? Dobrze. Także wszyscy dobrze pojedli. Mogę już się rozliczyć, czy jeszcze? Nie. A dla wszystkich po takim oto... Dzięki. To jest regionalne ciasteczko, czy ciasteczko z tej knajpy? Myślę, że standardowe ciasteczko. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, a my... Żeby nic się nie zmarnowało, to wasze zdrowie.